zwariowane melodie. Buntownik bez rodowodu. Występują Lucyna Malec, Włodzimierz Stres, Włodzimierz Bednarski i Marcin Troński. Dywizja Gołębi Pocztowych. Sierżancie, mam pilny meldunek, który trzeba natychmiast przenieść przez linię frontu. Może tego dokonać tylko gołąb pocztowy. Gołąb pocztowy? Ależ to niemożliwe, generale. Niemożliwe? Dlaczego? Proszę tu spojrzeć. Wszystkie nasze gołębie zostały zestrzelone. Został nam tylko ten mały, żółty kanarek. Do diaska. Ten żółtodziób nie ma żadnych szans z Jankesami. Ha! To jest lepszy kanalek w galeści niż gołąbek podstawy na dachu. Tak czy siak to pański kłopot. Ten meldunek musi dotrzeć do kwatery generała Lee bez względu na straty. Tak jest. Przeklęcie jakieś. Dobra, teraz masz okazję. Włączam śmigło ogonkowe. Kontakt. Startuj. Lepiej pójdę pieszo. Konfederaci znów wysłali posłańca. Przygotuj tajną broń antyptasią. Niszczyciel posłańców. Zdaje się, że widziałem kocula Jankesa. Na tego jankeskiego kotecka. Zbliża się wróg! Do ataku! Nabijcie broń i strzelajcie prosto między jego ślepia! Ha! Nie nabierzesz mnie, ty! Do granicy między północą i południem. Ciekawe, dlaczego południe jest tak daleko na południe. Trotyl. Generał Lee będzie ze mnie dumny. Panie generale, przynoszę bardzo ważny i pilny meldunek z frontu. Mam cię! Teraz dostanę złoty medal za męstwo.
żałuję, że mam tylko jedno życie, aby je oddać za Klaj. Lepiej żałuj, ptaszyno, że nie masz 9 żywotów jak ja. Gatawi? Zaraz. Sierżancie, jak to było dalej? Cel. Ach tak, to za skleroza. Cel? Paj! Jakie to szczęście, że mam 9 chocich żywotów, bo w armii takich patałachów przydadzą mi się.